Nie będzie hali podium, będzie hala Gliwice, przynajmniej na razie. Obiekt budowany pomiędzy ulicami Akademicką i Kujawską w miejscu dawnego Stadionu Dwudziestolecia zmienia nazwę. Zmiana jest tymczasowa, a nowa nazwa jest tylko nazwą techniczną, która ma lepiej promować miasto i pomóc pozyskać sponsora. Zaczniemy używać nazwy technicznej, hala Gliwice, po to, aby w przyszłości możliwa była sprzedaż prawa do nazwy. Hala, podobnie jak inne tego typu obiekty, będzie miała nazwę komercyjną. To są znaczące pieniądze i my nie chcemy z nich rezygnować. Gdybyśmy konsekwentnie używali hala podium, takiej nazwy, to później byłaby bardzo utrudniona ta sprzedaż prawa do nazwy hali. Niewykluczone więc, że przyszły potencjalny sponsor wróci do nazwy podium. O tym jednak rozstrzygnie ogłoszony przez miasto przetarg na nazwę hali. Choć hala zyskała dopiero fundamenty, już teraz ruszyła ogólnopolska kampania promocyjna. W czasie najwyższej oglądalności w programie pierwszym i drugim Telewizji Polskiej przez 3 tygodnie emitowany będzie spot reklamujący halę. Koszt kampanii to 540 tysięcy złotych. Optymistyczne są także wieści z placu budowy. Na razie nie ma opóźnień, lada dzień kończą się prace fundamentowe obiektu. W tej chwili wykonawca kończy w tym tygodniu, do końca tego tygodnia powinien zakończyć fundament hali głównej i będzie się powoli piął do góry. Na koniec przyszłego roku hala powinna być już ukończona w stanie surowym. W połowie przyszłego roku hala powinna być bez dachu. Dach będzie realizowany kilka miesięcy, więc tutaj sądzę, że na koniec przyszłego roku będziemy mieli halę w stanie surowym. Właśnie dach linowy hali będzie jednym z największych wyzwań, przed jakimi stanie wykonawca tej budowli. Dach linowy, który będziemy wykonywać, to rozwiązanie jest niewątpliwie nowatorskie w swoich założeniach. Do tej pory podobne rozwiązania występują w Niemczech, bodajże w 2 halach. Obecnie trwają prace konstrukcyjne hali. Trwają roboty związane z wykonywaniem ścian, słupów, parteru, czyli pierwszej kondygnacji hali głównej. I na hali treningowej już zaczęliśmy strop nad pierwszą kondygnacją. Hala widowiskowo-sportowa Gliwice ma być gotowa na przyjęcie pierwszych gości w czerwcu 2015 roku.